to był od razu taki nasz naturalny odruch, żeby się tutaj spotkać i być razem, bo chwila jest szczególna, okoliczności są tragiczne, zginął człowiek, wspaniały człowiek, dobry człowiek i to podczas Festiwalu Dobroci, jakim jest Orkiestra Świątecznej Pomocy. Śmierć, której nie da się wytłumaczyć racjonalnie, po prostu żal, smutek. Mi w obliczu tak wielkiej tragedii zawsze brakuje słów i mogę śmiało powiedzieć, że ja nie umiem w takiej sytuacji racjonalnie się zachowywać, oprócz tego, że należy zachować ciszę i ta cisza powinna wiedzieć, mówić więcej niż wypowiedziane słowa. Przeraża mnie tylko to, że wśród nas jest tak dużo agresji, tak dużo nienawiści, że nie widać końca i musi się zawsze zdarzyć jakaś tragedia, żeby zejść do jakiegoś poziomu, gdzie włącza się myślenie. Chcemy pokazać, że chcemy być wszyscy razem, chcemy pokazać, że nie jesteśmy obojętni na to, co się dzieje i my mówimy nie. Nie godzimy się na to całkowicie. Sam jestem samorządowcem od wielu lat i nie wyobrażam sobie, że miałbym tutaj nie przyjść i nie utożsamiać się z tymi, z wszystkimi mieszkańcami Chełmna, którzy żałują tego, co się stało i najlepiej by odwrócili czas, ale niestety musimy się z tym pogodzić, musimy z tym żyć, no i wyciągać wnioski, co w przyszłości robić, ażeby nic takiego więcej już się nie zdarzyło. Myślę, że powinniśmy odczuwać, i na pewno tak jest, odczuwamy głęboki smutek i żal. To, co się stało podczas niedzielnego Festiwalu Dobroci, jakim jest Orkiestra Świątecznej Pomocy, ten szaleńczy atak na pana prezydenta, który zakończył się tak tragicznie, który tak wszyscy wspólnie przeżywamy, jest jakoś niewytłumaczalny. To, że jesteśmy dzisiaj tutaj wspólnie razem, świadczy o tym, że nasze serca są dzisiaj tam, w Gdańsku, z panem prezydentem, który już jest w innym wymiarze, z jego rodziną, jego bliskimi, przyjaciółmi. Wszystkimi tymi, którzy go kochali i cenili jako człowieka, bo był to człowiek dobry. Taki, który był na co dzień blisko ludzi. On ludzi kochał, lubił i szanował. I takiego powinniśmy go zapamiętać. Jako dobrego, życzliwego człowieka. Jako wspaniałego gdańszczanina, jako wspaniałego Polaka, Europejczyka. Panie prezydencie Pawle Adamowiczu, będzie nam pana brakowało, ale będziemy kontynuować pańskie dzieło, jakim jest dobro miast. Bądźmy dzisiaj wspólnie, we wspólnej zadumie, bądźmy z panem prezydentem i jego rodziną.